Edith Nesbit. Przygody młodych bastablów. Tłumaczenie. Halina Jel. Czyta Marta Wierzbiańska. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Rozdział czwarty. Zemsta przemytnika. Mijały dni, a panna Sandal nie wracała do domu. Żal było na jej serdecznie, i martwiliśmy się bardzo, że projekt wynajęcia mieszkania się nie udał. Panna Sandal jest bardzo porządną osobą, bo zdaje się nie pisała o tym do ojca. W każdym razie nie otrzymaliśmy od Tatusia żadnego listu z naganą. Nie lubimy rezygnować z raz powziętych zamiarów. Nie udało nam się wzbogacić panny Sandal przez wynajmowanie pokoi, ale mógł się przecież znaleźć jakiś inny sposób. Mówiliśmy o tym, bawiąc się na morskim wybrzeżu. Chodziliśmy bardzo często do domku Straży Nadbrzeżnej. Ze strażnikami zaprzyjaźniliśmy się jeszcze więcej niż z rybakami, ponieważ rybacy byli przeważnie na morzu, a strażnicy mieli dużo wolnego czasu i opowiadali nam historie o portach południowych, odległych podróżach, dzielnych oficerach i odważnych marynarzach. Nie chcieli nam opowiadać o przemytnikach. Prawdopodobnie boją się mówić dzieciom, rzekł Dick, o strasznych zbrodniach, jakie popełniali przemytnicy. Tak, dodała ala. Nie wiedzą wcale, ileśmy się nasłuchali o przemytnikach, korsarzach, rozbójnikach, rzezimieszkach. I ala westchnęła. Możemy w każdym razie zabawić się w przemytników, powiedział Oswald. Ale zabawa się nie udała, bo im człowiek robi się starszy, tym bardziej pragnąłby przeżyć coś naprawdę, a wszystko na niby staje się niewystarczające. O przemytnikach dowiedzieliśmy się od pewnego starego człowieka. Wybraliśmy się któregoś dnia na dalszy spacer i tam ujrzeliśmy starego rybaka siedzącego na łodzi, wywróconej do góry dnem. Palił jakiś straszny tytoń. Przywitaliśmy się z nim bardzo grzecznie, i Ala zapytała. Pozwoli pan usiąść przy sobie? Owszem, zapanowało przykre milczenie. Nie wiedzieliśmy od czego zacząć rozmowę z siwobrodym rybakiem. W końcu wyjął fajkę z ust i rzekł: Po cóż żeście tu przyszli? Chyba nie po to, żeby się przyjrzeć, jak wyglądam. Bardzo dobrze pan wygląda, powiedziała Dora. Panienka też, brzmiała uprzejma odpowiedź. Mamy wielką ochotę porozmawiać z panem, odezwała się Ala. No, to mówcie, rzekł rybak. I wtedy, jak to się często zdarza, nie mieliśmy nic do powiedzenia. Noel przerwał kłopotliwe milczenie. Mnie się zdaje, że nie tylko wygląda pan dobrze, ale nawet bardzo interesująco, jak gdyby pan był kiedyś rozbójnikiem morskim. Nigdy w życiu. Odpowiedział stary rybak bardzo urażonym głosem. Byłem w marynarce puty, póki nie straciłem jednego oka podczas walki. Rozbójnicy morscy zasługują na śmierć. Przykro nam było, że się wyrażał tak nieprzychylnie o rozbójnikach morskich, dla których żywimy niekłamaną sympatię. Tylko Dora rzekła. Tak jest, rozbójnicy morscy są bardzo źli. Tak samo źli jak inni zbuje i przemytnicy. Niewiele wiem o zbójach, odrzekł stary człowiek. Nigdzie za moich czasów nie można było spotkać zbójów. Miałem w rodzinie jednego zbuja, brata rodzonego mojej prababki, ale go powieszono. Był z niego podobno dzielny chłop. Umarł młodo. Szkoda, westchnęliśmy wszyscy oprócz Dory. – A znał pan jakiegoś przemytnika? – zapytał H.O. To jest, czy znał pan osobiście? To inna rzecz. Rzekł stary i mrugnął na nas okiem. Zrozumieliśmy od razu, że straszna dbrzeżna myliła się, gdy twierdziła, że nie ma przemytników. Stary wiedział coś o nich, ale bał się zdradzić przed nami swoich znajomych, a może nawet przyjaciół. Nie wiedział, jak bardzo życzliwie jesteśmy usposobieni względem przemytników. Oswald rzekł. Kochamy przemytników. Może nam pan śmiało o nich opowiedzieć? Było mnóstwo przemytników za czasów młodości mojego ojca. Rodzony kuzyn mojego ojca był przemytnikiem. Powodziło mu się znakomicie. Ożenił się. Wyobraźcie sobie, że w dniu ślubu prosto od ołtarza zaprowadzono go do więzienia. Biedna kobieta, westchnęła Ala. Cóż ona zrobiła? – Nic nie zrobiła – odparł stary marynarz. – Kobiety nie są od tego, ażeby coś robić. Nie na darmo zajmował się przemytnik swoim uczciwym rzemiosłem. Dorobił się przyzwoitego zajazdu, w którym gospodarowała żona. Czekała cierpliwie na męża. Wiedziała, że taki nie zginie. Otóż w trzy tygodnie po ślubie zajechał przed odgłos dzwonów. E, tak zwał się zajazd. Jakiś człowiek pokryty kurzem – Dalej, niech pan dalej mówi! zawołaliśmy z najwyższym zaciekawieniem. Zakurzony był i obłocony. Miał długą, czarną brodę i kapelusz głęboko nasunięty na czoło. Wszedł do karczmy. Było to po obiedzie i w karczmie nie było nikogo prócz żony. Dzień dobry, pani, rzekł przybysz. Proszę o pokój dla spokojnego człowieka. Nie przyjmuję mężczyzn na nocleg, odrzekła ona. Ale mnie pani przyjmie powiedział on. Ani mi się śni powiedziała ona. Wtedy on zerwał swoją brodę i kapelusz, i oczom jej ukazał się jej własny pan młody, którego z kościoła zabrali do więzienia. Został więc u siebie. W dzień pracował jako robotnik i chodził z przyprawioną brodą, a nocą zajmował się przemytnictwem. Podobała nam się niezmiernie ta historia. Oswald zapytał czy teraz nikt się już nie zajmuje przemytnictwem? O nie, odpowiedział pośpiesznie stary marynarz. W każdym razie nie w tej okolicy. Ale znam pewnego młodego mężczyznę. Jest bardzo młody i ma niebieskie oczy. W okolicy Sunderlandu. Przemycał właśnie trochę tabaki, a tu na niego wyskakuje strażnik. Zaklął więc w duchu, ale głośno zawołał: To ty Jacku? Jak się masz? Co masz w tym zawiniątku? pyta strażnik. Trochę brudnej bielizny i parę starego obuwia. Wtedy strażnik, ażeby wypróbować młodego człowieka, mówi Daj mi twój tobołek, pomogę ci go nieść. A z przemytnika spryciarz nie lada, myśli sobie. Jak nie dam, to mnie zaciągnie do więzienia. Jak dam, kto wie, może nie zajrze nawet. I podał tobołek strażnikowi, a strażnik zaraz mu uwierzył. Pomógł odnieść tobołek aż do domu, przepraszając starego człowieka, że go niesłusznie posądzał. Ale to się nie zdarzyło w tej okolicy, nie, nie. Właśnie Dora chciała zadać pytanie, czemu mówił, że strażnik przepraszał starego człowieka, bo przecież na początku była mowa o młodym mężczyźnie, który miał niebieskie oczy, gdy zjawił się jakiś strażnik. Kazał nam wstać z łodzi i obrzucił chmurnym spojrzeniem nasi strażnicy z naszej wsi są znacznie milsi. W powrotnej drodze Ala wzięła starego marynarza za rękę i szła z nim razem. Czemu? zapytała Ala. Ten strażnik był taki niegrzeczny. Bo ci strażnicy nie robią nic, prócz podejrzewania uczciwych ludzi o zajmowanie się przemytnictwem. Rozstaliśmy się z naszym nowym znajomym w największej przyjaźni. Mieszka poza wsią w malutkim domku i zajmuje się hodowlą świn. Nigdy byśmy nie zapołali antypatią względem tego wstrętnego strażnika, ale wyobraźcie sobie, któregoś dnia, gdyśmy byli w domku straży, rozmawiając z naszymi strażnikami, wszedł ów obcy strażnik i zapytał, czemu to się pozwala bandzie łobuzów kręcić między strażą. Z godnością bez słowa opuściliśmy domek straży wieczorem w łóżku Oswald rzekł do Dicka. A gdyby tak dać jakieś zajęcie temu strażnikowi. Dick ziewnął i odpowiedział, że nie rozumie. Chciałbym zostać przemytnikiem, powiedział Oswald. Możesz śmiało zasnąć, nie jesteś mi potrzebny. Zamiast ciebie pójdzie ze mną Ala. Mów, bracie, zawołał Dick, zupełnie już ze snu wybity. Może byśmy zostali przemytnikami. Bawiliśmy się już w to dosyć często, nie idzie o zabawę, ale o prawdziwe przemytnictwo. Kto wie, może w ten sposób uda nam się wzbogacić pannę Sandal. Rzeczy, które się przemyca, są bardzo kosztowne, rzekł Dick. Mamy przecież trochę pieniędzy, które nam wczoraj przysłał Wujaszek. Możemy więc pojechać do Francji na żaglówce, tam kupimy baryłkę albo worek. Czegokolwiek i wrócimy. Tak, tak, i wpakują nas do więzienia. Wcale mi się ten pomysł nie podoba. A zresztą, któż nas przywiezie? Ten stary marynarz, ale jeżeli się boisz, powiedział urażony Oswald. Niczego się nie obawiam, tylko nie chciałbym siedzieć w kozie. Słuchaj, Oswaldzie, gdybyśmy tak wszystko zrobili na żarty, gdybyśmy wzięli beczułkę, ale pustą, albo ze zwyczajną wodą. Wtedy mogą nas nawet przyłapać, a my zakpimy z tego strażnika, gdy w beczułce znajdzie czystą wodę. Oswald zgodził się pod warunkiem, że beczułkę nazwiemy beczką wódki. Przemytnictwo jest męskim zawodem. Nie wtajemniczyliśmy dziewcząt, gdyż Ala mogłaby się uprzeć i pójść w męskim przebraniu, a tatuś tego nie lubi. Chao i Noel są za mali na przemytników, wobec tego uradziliśmy jechać we dwóch. Odwiedziliśmy starego marynarza i długo musieliśmy mu tłumaczyć o co rzecz idzie i że pragniemy zakpić ze wstrętnego strażnika. W końcu rzekł do nas: Mam przyjaciela Benendena, który ma śliczną żagrówkę Mary. On często zabiera z sobą młodzież na nocny połów o ile rodzina młodzieży nie ma nic przeciwko temu. Nabiście więc do ojca z zapytaniem. Albo poproście pana Charteris, a żeby napisał do ojca. Tak robią różne dzieci. Nie ma co wspominać o beczułce. Napiszcie tylko o połowie ryb. Uczyniliśmy jak powiedział. Pan Charteris jest tutaj pastorem. Znamy go dobrze. Napisał do ojca, a tatuś dał nam odpowiedź natychmiast. Jedźcie, ale bądźcie ostrożni i nie zabierajcie z sobą dziewcząt ani też małych. List pokazaliśmy dziewczętom. Ala była zrozpaczona, że nie pojedzie z nami, lecz powiedzieliśmy jej, że mężczyźni muszą pracować, a kobiety mogą płakać. Zorganizowaniem naszej wyprawy zajął się stary marynarz. Na wyprawę wybrał ciemną noc. Z domu wyszliśmy o zmierzchu, bardzo ciepło ubrani, trzymając w ręce paczki z jedzeniem. Staraliśmy się przejść niespostrzeżenie, ale kilka osób zauważyło nas. Załogę żaglówki stanowili stary marynarz. Benenden i jakiś rudy chłopak. Odbijać od brzegu! zakomenderował Benenden. Odbiliśmy. Oswald cieszył się tak bardzo, że nie był w stanie wyrazić swojej radości. Dickowi natomiast zrobiło się niedobrze i całą noc przeleżał w kabinie. Kabina była wstrętna, ciasna, brudna. Czuć w niej było rybami, oliwą, woskiem i w ogóle duszno w niej było bardzo. Oswald tylko na chwilę zszedł do kabiny, ażeby się w niej posilić. Potem przyglądał się morzu i rybom, które podchodziły pod samą żaglówkę. Robiło się późno i oswald był już bardzo zmęczony i senny, gdy Benenden rzekł Otóż jest. Oswald w pierwszej chwili nic nie mógł dostrzec. Potem ujrzał zbliżającą się łódź. Podjechała do naszej. Ludzie z tamtej łodzi rozmówili się szeptem z naszą załogą, a potem podali do naszej żaglówki sporą beczkę. Uradowało to niezmiernie Oswalda, gdyż lękał się, że nasza wyprawa, wyprawa przemytników, może się skończyć zwykłym nocnym połowem ryb. Było coraz zimniej. Dick spał w kabinie, a Oswald siedział na pomoście oparty o swoją beczkę. Gdy się jest nocą samemu na morzu, świat staje się większy, szerszy i głębszy. Niebo jest odleglejsze i większa jest otchłań. Oddając się tym i tym podobnym rozmyślaniom, Oswald wreszcie usnął. Obudził go stary marynarz, trącając z lekka. Zajmij się, obywatelu, swoją beczką. Nie może tak sterczyć na górze. Trzeba ją pchnąć pomiędzy ryby i sieci. Oswald pchnął beczułkę. Zapach, który się rozchodził z beczułki, wydał mu się podejrzany pachniało prawdziwą wódką. Czy to, aby na pewno sama woda? Zapytał Oswald. A cóż by to mogło być innego? Znowu Oswald się zdrzemnął. Obudził się kiedyś już dobili do brzegu. Wyskoczył na brzeg, ale po ziemi chodził jak pijany. Przypomniał sobie, że trzeba też obudzić Dika. Dick był wściekły na Oswalda, że pozwoli mu spać przez całą noc. Nie widział połowu ryb, a zwłaszcza beczki z wodą. Śpiesz się, diku, a zobaczysz, jak się wyładowuje ryby. Wychodząc z kabiny, usłyszeliśmy obce głosy, a wśród nich i głos tego wstrętnego strażnika. Nie żal wam snu, stoks! Pytał stary marynarz. Nie żal mi niczego. A może byście chcieli pół na makreli? Rzekł Benenden. Dziękuję, nie jadam ryb. Czy przyszliście zobaczyć, jak będziemy wyładowywać ryby? Zbyteczna ciekawość. Czekali bardzo długo. Wreszcie podjechał wózek, na który zaczęto ładować ryby. Benenden i pomocnik ładowali bardzo powoli i bardzo umiejętnie. Tak, żeby nie naruszyć kupki ryb zakrywających beczułkę. Strażnik zniecierpliwił się. Śpieszcie się i nie ukrywajcie prawdy. Musi wyjść na jaw. Już czas powiadomiono o wszystkim. Stary marynarz, Benenden i rudy chłopak zrobili zdumione miny. O czym to, jeżeli można wiedzieć, powiadomiono was? Ano, że przemycacie wódkę. Czuję z tego miejsca. Oswald wraz z Dickiem podeszli bliżej. Rzeczywiście czuć było ostry zapach alkoholu i brązowa beczka wyjrzała spośród ryb. Otóż i ona, zawołał strażnik, proszę opuścić łódź. Wysiedliśmy, a stary marynarz, wzruszając ramionami, wyjął ostatnie ryby, a następnie beczkę. To jest ta beczka, rzekł jeden ze strażników. A gdzie reszta? Nie mamy więcej, rzekł Benenden. Jesteśmy biedni ludzie. Musieliśmy postąpić według umowy. Dobrze, dobrze, odezwał się strażnik, któremu zamierzaliśmy zrobić kawał. Musimy zrewidować całą łódź. Zrozumiałem, że nasza załoga była przygotowana na podobne zajście. Zebrało się jeszcze więcej strażników, zdaje mi się, że miano nas zaprowadzić do domku straży. Ale Dick miał już wszystkiego po uszy. On nie ma awanturniczego usposobienia, a morska choroba wpłynęła nań bardzo ujemnie. Rzekł przeto: W tej beczce jest tylko woda. Oswald miał ochotę zabić swojego brata. Aha, odpowiedział antypatyczny strażnik. Myślicie, że nie mam nosa? A więc proszę otworzyć i przekonać się, mówił Dick niebaczny na ostrzegawcze znaki Oswalda. Tam jest woda. I ja mam uwierzyć, że jeździliście tak daleko po czystą wodę? Nie macie tutaj dosyć wody? Ale to jest woda, woda francuska! wołał Dick wściekłym głosem. Ta woda należy do mnie i do mojego brata. Prosiliśmy tych rybaków, ażeby ją nam przewieźli. – Rybacy! – rzekł strażnik z przekąsem. – Chodźcie za mną. Stary marynarz ociągał się, ale Benenden szepnął, że wszystko w porządku. Nikt tego nie słyszał oprócz mnie i marynarza. – A ja chcę iść do domu! – upierał się Dick. – Nie pójdę z wami! – A na cóż potrzebna wam była woda? – pytano Dika. A żeby skosztować? – A żeby was poczęstować, jak nas będziecie wyrzucać z tej łodzi! – Odparł gniewnym głosem Dick. Odpowiedział mu śmiech strażników. Zdaje mi się, że miał tak anielski wyraz twarzy i tak niewinne spojrzenie, że strażnicy uwierzyli mu. W każdym razie beczkę odkorkowano. Zaczęto wylewać z niej zawartość. Była w niej woda, morska woda. Przyznał to nawet jeden ze strażników, który napił się pełną szklanką wody. Ale ma zapach wódki, rzekł wycierając usta. Nasz stary marynarz wyjął z zanadrza flaszkę i rzekł: Pozwólcie mi wziąć trochę tej wody. Miewam czasem gorączkę i ta woda dobrze mi zrobi. Znienawidzony strażnik rzekł: Znam ja te wasze gorączki. Wróciliśmy do domu senni, ale w pysznych humorach. Żart nam się udał. Gdy opowiedzieliśmy już wszystko naszym dziewczętom, gdy wysłuchaliśmy gorzkich wyrzutów, że mamy przed nimi swoje tajemnice, postanowiliśmy ofiarować staremu marynarzowi pięć szylingów za jego współpracę w naszym żarcie. Początkowo nie chciał przyjąć. Powiedzieliśmy mu, ażeby za te pieniądze kupił prosiaka i nazwał go Stokes, tak jak się zwie ów wstrętny strażnik. Wtedy roześmiał się i przyjął nasz skromny datek. Rozmawialiśmy z nim dosyć długo. Przed odejściem zapytał nas: Czyście opowiadali w domu o waszych zamiarach? Nie, dopiero po powrocie z wycieczki. A więc trzymajcie lepiej język za zębami rzekł marynarz Nie mówiłbym wam tego, ale czuję się bardzo zobowiązany za tego prosiaka imieniem Stokes tylko słowo, że zostanie między nami. Daliśmy mu słowo tutaj wieją dziwne wiatry. Właśnie taki wiatr przyniósł wiadomość tym na straży, że będzie tu przywieziona beczka. I że w tej beczce nie będzie sama woda. Marynarz zamilkł na chwilę, a potem dodał: Może to i nie była morska woda. Zrozumieliśmy, że nasz stary marynarz zajmuje się trochę przemytnictwem i że pomogliśmy mu w tym trochę. Sprawiło nam to niekłamaną radość. Tatuś nasz ma w tej kwestii odmienne zdanie. Mówił nam, gdyśmy mu opowiadali tę całą historię, że sprzeciwia się prawu. Na pewno tatuś ma rację, a mimo to rad jestem, że byłem prawdziwym przemytnikiem przez jedną noc.